Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy, a witają się z Państwem Adam Ślusarski, Gabriela Schroeder. Tematem dzisiejszego programu, temat brzmi: bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, sprawa wciąż aktualna. Tak chcą, aby taki przekaz trafił do Państwa i do władz. Ludzie po prostu boją się powodzi, nie są remontowane wały. Przede wszystkim w gminie Wilga, w której się znajdujemy, we wsi Stare Podole, jest to powiat garwoliński, województwo mazowieckie. Zostańcie Państwo z nami, ponieważ ten problem na pewno nie dotyczy tylko tej miejscowości, ale bardzo wielu miejscowości w Polsce, które po prostu leżą w pobliżu różnych rzek, w tym przypadku rzeki Wisły. Rozmawiamy z panem posłem Grzegorzem Woźniakiem, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, od dłuższego już czasu prosił pan naszą redakcję, aby zająć się tym tematem, już tak można powiedzieć od wakacji. Ale no teraz jest na to również czas, aby porozmawiać o tym. Pan był starostą od 2006 roku do 2010. Tutaj, kiedy był problem, proszę przypomnieć, co tutaj takiego się działo, tak abyśmy mogli sobie unaocznić i zobaczyć to, czego boją się tutaj mieszkańcy. Dzień dobry, szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Witam Państwa. Tak, bardzo dziękuję za ten program interwencyjny, ponieważ jak pan redaktor wspomniał, od wakacji zabiegaliśmy o to, żeby przedstawić problem, ponieważ mieszkańcy, tu mieszkający na tym terenie, na terenach nadwiślańskich, gminy Wilga, Maciejowice, Sobienie, Jeziory, od wielu lat, od lat 60. upominają się o modernizację wałów wiślanych. W 2010 roku była ostatnia akcja, która tutaj na rzece Wiśle, która groziła zalaniem tych terenów. Całe szczęście, że obyło się bez powodzi, były podtopienia, duże zniszczenia również, ale mieszkańcy, strażacy stanęli na wysokości zadania i obronili. Na wysokości zadania nie stają władze, czy to władze wojewódzkie, czy władze centralne, które problem modernizacji wałów wiślanych w tych trzech gminach odpychają na dalszy ciągle plan, ciągle lista rezerwowa, ciągle może kiedyś w przyszłości. Ja tu dostałem w ostatnim czasie 2,5 tysiąca podpisów od mieszkańców jednej tylko gminy, jak Państwo widzicie, i to mnie zmobilizowało jeszcze bardziej do tego, żeby jednak ten temat pogłębiać, zwracać się do władz centralnych, do władz wojewódzkich, żeby tą modernizację rozpocząć. Ci mieszkańcy żyją jak na bombie, mówią: panie pośle, my nie możemy, jak przychodzą roztopy, wyższe opady, my patrzymy i czekamy, czy Wisła wyleje. My tu zainwestowaliśmy duże pieniądze, my tu mieszkamy, a nas się pomija. Jesteśmy traktowani jako ludzie drugiej kategorii. To są słowa tych mieszkańców. Ja uważałem, że i uważam nadal, że trzeba zrobić wszystko, żeby tym ludziom pomóc tutaj, ponieważ to jest priorytet w tym momencie dla nas, dla posłów, dla senatorów, dla samorządowców, żeby ci mieszkańcy czuli w pełni satysfakcję z tego, że są w pełni obywatelami tego kraju i zasługują również jak inni na bezpieczeństwo. Panie pośle, interpelował pan w tej sprawie. Do kogo? Kogo należy tutaj pociągnąć do odpowiedzialności lub też kogo należy prosić o to, aby tę sprawę uregulować, bo jest ona tutaj szczególna. Mam nadzieję, że za chwilę to również wykażemy. Tak, no i po tej interwencji, po tych petycjach mieszkańców stwierdziłem, że czas najwyższy, żeby ta sprawa stała się priorytetem dla nas. I interpelację skierowałem do ministra rozwoju infrastruktury, do ministra administracji i cyfryzacji, spraw wewnętrznych i ochrony środowiska również. No, odpowiedź jest jedna. Myślimy, pamiętamy, ale czas realizacji, tutaj szczególnie na gminie Wilga tych wałów i Sobienie Jeziory, jest odkładany w czasie i nie jest określone dokładnie,
nawet i w przybliżeniu, kiedy ta modernizacja mogła być. Lista rezerwowa, jak będą środki, zrobimy. Mieszkańcy nie mogą czekać. Trzeba już teraz rozpocząć proces, proces projektowy jest rozpoczęty, ale proces inwestycyjny, przygotowania tej inwestycji do tych wałów do modernizacji. Odpowiedzialność się rozmywa, panie redaktorze, bo to nie jest tak łatwo stwierdzić, kto jest jedynym odpowiedzialnym, bo to jest tak, i wojewoda, i marszałek, i ministerstwa, ale mam nadzieję, że nie będziemy składać na odpowiedzialność, nie będziemy tego tematu odpychać i my tutaj na pewno zrobimy wszystko z panią senator, z samorządowcami, z panią senator Marią Kot, z samorządowcami, żeby ten temat stał się priorytetem na najbliższe lata. Teraz, żeby ten temat rozpocząć, zakończyć i żeby mieszkańcy mieli satysfakcję z tego, że są zabezpieczeni pod względem technicznym przed powodzią. Panie pośle, jest pan posłem Prawa i Sprawiedliwości. Była tutaj również pani poseł Beata Szydło. Jakie wnioski z tego? No i czy mieszkańcy mogą liczyć na to, że również Prawo i Sprawiedliwość, jeśli no wszystko się może wydarzyć, ale powiedzmy, że obejmie rządy, czy nie odwróci się od tego tematu? Nie odwróci się, panie redaktorze. Dzisiaj mamy środę, w poniedziałek nasza młodzież reprezentowała nasz powiat podczas debaty w studio w telewizyjnym i jeden tutaj z kolegów, który jest obecny dzisiaj podczas tego programu, zapytał się, pani Beato, pani poseł, pani pamięta o Wildze i o Maciejowicach, o wałach? Pamiętam. I na pewno ten temat nie będzie zapomniany, ponieważ ja wiem, że takich obszarów w Polsce jest wiele, ale my naprawdę będziemy robić wszystko, żeby ten odcinek kilkudziesięciokilometrowy został dokończony w kierunku Warszawy od terenu naszego powiatu. I na pewno nikt się nie odkręci, będziemy tego tematu pilnować. Dziękuję, mówił pan poseł Grzegorz Woźniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, proszę państwa, znajdujemy się w miejscowości Stare Podole. Jest to gmina Wilga, powiat Garwolin. Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, sprawa wciąż aktualna. Zostańcie państwo z nami. Kolejnym naszym rozmówcą, szanowni państwo, jest pan Jacek Piesiewicz, Społeczny Komitet Ochrony Przeciwpowodziowej Grobla. Pan Jacek jest również radnym oraz przedsiębiorcą. Na tym terenie zorganizowane jest sadownictwo i to sadownictwo na bardzo wysokim poziomie. Co dla waszej miejscowości, dla waszego regionu, dla tych upraw stanowiłoby przerwanie wałów? Tak jak pani powiedziała, znajdujemy się na terenie sadowniczym. I może kilka cyfr. W przypadku przerwania wałów zalane byłoby około 8 tysięcy hektarów. Większość jest to upraw sadowniczych, uprawy trwałe. Poza tym mieszka tu około 5 tysięcy ludzi, którzy bezpośrednio lub pośrednio w jakiś sposób są związani z tym sadownictwem. W związku z tym się z tego utrzymują. Mamy tutaj obiekty przechowalnicze. Produkujemy około 100 tysięcy ton owoców w tym rejonie. Jesteśmy w stanie przechować około 80 tysięcy z nich w bardzo nowoczesnych obiektach przechowalniczych. W momencie, kiedy nastąpiłoby przerwanie wałów, tak jak powiedziałem, są to uprawy trwałe, uprawy sadownicze, w związku z tym niestety, ale te uprawy zostaną zniszczone. Pojawia się pytanie, skąd wziąć pieniądze na odtworzenie tego potencjału? Poza tym potencjał produkcyjny zostanie odtworzony najszybciej w ciągu 5 lat. W tym czasie, następne pytanie, z czego my mamy w tym czasie żyć, jako ludzie, którzy tak naprawdę utrzymują się z tej profesji. Kolejna sprawa to jest obecność na tym terenie grup producenckich. Tych grup jest około 5, znaczy jest 5. I te grupy, znaczy gospodarstwa nasze są bezpośrednim zapleczem produkcyjnym dla tych grup. Te grupy zajmują się sortowaniem, konfekcjonowaniem i sprzedażą, dystrybucją owoców. W momencie, kiedy zabrakłoby tego zaplecza produkcyjnego, ich funkcjonowanie staje się zupełnie bezcelowe. Trzeba wtedy zapytać o niezrealizowane kontrakty, kary za to, o kontakty handlowe, które są później nie do odtworzenia przez wiele, wiele lat. W związku z tym no, nasze funkcjonowanie na tym terenie stanęłoby pod wielkim znakiem zapytania. Nie chciałbym już wspominać nawet o takich drobnych sprawach, wydaje się, że drobnych, ale takich, że jesteśmy obciążeni również, znaczy te nasze inwestycje są związane również z zaciąganiem kredytów, skorzystania z funduszy unijnych. W momencie, kiedy byśmy byli pozbawieni produkcji, nie mielibyśmy możliwości spłacania tych kredytów. Problem trwa od wielu lat. Można powiedzieć, że instytucje państwowe nie widzą problemu, a wśród mieszkańców krąży podobna opinia, że czujecie się mieszkańcami drugiej kategorii.
Tak, niektórzy mieszkańcy postrzegają tą sytuację, dlatego że nie rozumiemy faktu, dlaczego na przykład modernizacja wałów na terenie Wilgi, gdzie wały są naprawdę w dramatycznym stanie, dlaczego po prostu nie jest wpisana w najbliższych latach do właśnie harmonogramu prac remontowych. My dostaliśmy informację, że w najbliższy termin to jest 2022 rok, że po 2022 roku do tego czasu może się zdarzyć wiele. My nie możemy tak długo czekać. My potrzebujemy poczuć się bezpiecznie szybciej, bo do tego czasu będziemy cały czas w jakimś niepokoju. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Jackiem Piesiewiczem po stronie prawdy. Zostańcie państwo z nami, za chwilę powrócimy do tematu. Na naszym programie jest również gospodarz gminy Wilga, pan Łukasz Szychowski, wójt. Panie wójcie, dlaczego tutaj wasza sytuacja jest tak specyficzna, że te wały raz, że nie są remontowane, no ale są remontowane gdzie indziej? Czym to grozi dla was? No, dla nas to jest potężne zagrożenie, bo gdy wały wyremontowane są przede wszystkim niżej, na południe od gminy Wilga, to cała woda skupia się, duża fala przyjdzie koło naszej gminy. Nasze wały zostały, mówię, ostatnia modernizacja została zrobiona w latach 60., ale to była tylko modernizacja. Te wały budowane były tak naprawdę jeszcze przed I wojną światową. Te wały są nierówne, wały są słabe i gdy przyjdzie długa, ciężka fala, te wały w momencie, w tej chwili, kiedy one są tak naprawdę chyba na całej linii najsłabsze, no niestety grozi im przerwanie i zalanie całych dwóch gmin. Gminy Wilga, gminy Sobienie Jeziory. A więc sprawa dotyczy dwóch gmin. Jaki odcinek tych wałów należałoby wyremontować, a w zasadzie może nawet wybudować nowe? Przede wszystkim zmodernizować te wały, bo to nie jest tak, że wybudować całkowicie od nowa, ale gdyby podejść do tego tak, co trzeba zrobić, no to tak naprawdę to jest budowa niemal wałów od zera. To jest 11 kilometrów, tylko 11 kilometrów na terenie gminy Wilga, około 13 chyba kilometrów, jak dobrze kojarzę, na terenie gminy Sobienie Jeziory, a więc dystans, odległość nie aż tak duża. Natomiast tutaj to, co jest głównym problemem, te wały nie są równe, wały raz są niższe, wyższe. Korona wałów powinna być wszędzie równa i prawdopodobnie powinna być metr powyżej wody jednoprocentowej, czyli wody, która występuje potencjalnie prawdopodobnie raz na 100 lat. Takie jest prawdopodobieństwo wyliczone i liczy się od takiego stanu zagrożenie powodziowe. Dokąd może sięgnąć taka woda jednoprocentowa? Woda jednoprocentowa to tak naprawdę zalanie całych tutaj tych terenów sadowniczych na terenie naszej gminy, na terenie gminy Sobienie Jeziory. I te tereny w tej chwili czujemy się bardzo zagrożeni. Ja zostałem wójtem niedawno, bo dopiero rok temu. I jedną z pierwszych rzeczy, jakie podjąłem, to sprawdzenie, czy są plany robione. I oczywiście ucieszyłem się, w jaki sposób plany wyglądają, co ma być robione. Ja tutaj żyję 5 lat, a więc krótko jak na mieszkańca i wójta, ale pochodzę z Pomorza, spod Żuław Wiślanych i wiem, jak wały wiślane na Żuławach Wiślanych były robione już 10 lat temu. Były stawiane tam, gdzie nie było można nasypać, wzmocnić, były ścianki hydroizolacyjne metalowe wbijane. Tutaj wygląda bardzo podobnie sytuacja. Tutaj są drogi bardzo blisko wałów, tej ziemi jest mało i ta technologia na pewno tutaj by się sprawdziła. Tam była robiona już w 2003-2004 roku, więc nie jest to coś, co by było nieznane. I jak zwróciłem się o plany, o szczegóły, okazało się, że będziemy mieli podobną technologię tutaj, bo jest przewidziana. Jakieś było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że plany powstają, projekty, przepraszam, powstają, natomiast ci, którzy decydują o pieniądzach, zapomnieli w ogóle, że wały w gminie Wilga, w gminie Sobienie Jeziory istnieją. Nikt nie przewidział ich do realizacji, a co za tym idzie, takie plany, które są robione, projekty, przepraszam, które są robione, niestety, ale też one ulegają dezaktualizacji, trzeba je będzie robić ponownie. A najbliższy czas był przewidziany, że dopiero będziemy myśleć o planowaniu po 2023 roku.
Tutaj na szczęście interpretacje posłów, mieszkańców, wszystkim zaangażowanie tutaj nasz władz samorządowych, gminy i starostwa, sprawia, że znowu ktoś sobie przypomniał i wstawił wały na rzece wały w gminie Wilga. Dostawił, dopisał, że ostatnia modernizacja właśnie była w latach 60., ale jest to inwestycja buforowa. Buforowa, co jak po paru dyskusjach i po udziału w dwóch zespołach, zespołów planistycznych, Wisły Lubelskiej i Wisły Mazowieckiej, wychodzi, że to są inwestycje zapasowe, rezerwowe. Jeśli zostaną pieniądze z przetargów, jeśli zostaną pieniądze gdzieś zaoszczędzone, to wtedy może będzie to wykonane, być może do 2020 roku. Ale tak naprawdę w tej chwili czujemy się i niemal, będąc szczegółowo analizując te plany, wynika, że do 2023 roku te wały nie będą ruszone. To jest jeszcze 8 lat, a przez te 8 lat bardzo wiele może się zdarzyć. Panie wójcie, pan jako wójt gminy nie może tych wałów naprawiać, starosta też nie. Jesteśmy w województwie mazowieckim. To do kogo kierujecie również ten apel o to, aby no, poczuł się w jakiś sposób gospodarzem tych wałów i zaczął je po prostu remontować? No tutaj nasz apel przede wszystkim idzie w stronę ministerstw i marszałka województwa, bo tam to są władze, które mogą decydować o tym, czy te pieniądze skąd będą brane. My jako gmina, czy jako samorząd jesteśmy zbyt małe, żeby takie inwestycje prowadzić. Tak naprawdę nam nawet wałów nie można skosić. To koszenie powinno być częściej i jeśli gmina zrobi takie koszenie, to tak naprawdę regionalna niby zbrachunkowa przyczepia się do nas, że wydajemy środki na zadania, które nie są zadaniem własnym gminy. I nie możemy tego robić, więc tutaj niestety, ale nie możemy, my musimy zwracać się wyżej i tylko tam zależy to właśnie od, wszystkim od rządu, bo to tam są pieniążki. Dziękuję. Mówił pan wójt gminy Wilga, pan Łukasz Szychowski. Jak widać, proszę państwa, jak na razie no, mieszkańcy nawet za pośrednictwem wójta niewiele mogą tutaj zrobić. Zostańcie państwo z nami, aby zobaczyć również to, do czego może dojść również tutaj, jeśli przyjdzie duża woda, jeśli ten wał pęknie, jakie będą straty? Pan Ryszard Brodziak, zastępca wójta w gminie Maciejowice, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie wójcie, jak wyglądał stan techniczny wałów na rzece Wiśle od 2006 roku, kiedy państwo objęli tutaj władzę? Stan techniczny nie był najlepszy. Dlatego też w momencie, jak przyszliśmy z panem wójtem do urzędu gminy w 2006 roku, były robione na odcinku 15 km wały i to jest tylko część tych wałów, jakie na terenie gminy Maciejowice są. Gmina Maciejowice ma około 27 km wałów, z czego, jak powiedziałem, 15 zostało wyremontowanych, wybudowanych od podstaw w 2006-2007, a w kolejnych latach prosiliśmy, pisząc pisma, czy to do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych, czy do wojewody, z prośbą o dalsze prace na kolejnych odcinkach wału. W 2010 roku przeżyliśmy horror, jeżeli chodzi o wysoką falę na Wiśle i po tym roku jeszcze bardziej intensywniej prosiliśmy, nalegaliśmy o to, aby zadbano też o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Maciejowice. W czerwcu 2014 roku wojewoda podpisał pozwolenie na budowę
odcinka 12 km kolejnego odcinka wału, z czego pierwszy etap w dniu dzisiejszym o długości 4 kilometrów został oddany do użytku. Pozostał odcinek 8 km, który jest już zaprojektowany, a kosztowałby 40 milionów złotych. Ten odcinek to wał, który dzieli nas od tej gminy, czyli gmina Wilga po wykonaniu 8 kilometrów będzie, jeżeli będzie miała robione wały, to będzie to jakieś logiczne rozwiązanie problemu i zapewnienia bezpieczeństwa, bo nie można miejscami budować wału, odtwarzać tego wału, jeżeli na przykład na granicy z województwem lubelskim w gminie Maciejowice nie mamy wału. Jeżeli w gminie Wilga nie mamy wału, to możemy na terenie gminy Maciejowice mieć piękny wał, który tak naprawdę przy wysokiej fali nic nie da. Panie wójcie, co jest w tym momencie jeszcze do zrobienia? Jakie są potrzeby? Jak powiedziałem, trzeba 8 kilometrów od Antoniówki, od Krasek Górnych w gminie Maciejowice do Bączek, to są te miejscowości i ten etap drugi do wykonania i to trzeba odbudować w gminie Maciejowice. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem wójtem gminy Maciejowice, zastępcą wójta gminy Maciejowice, panem Ryszardem Brodziakiem. Na programie jest również pan Edward Jaworski, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Maciejowice. Panie przewodniczący, różne osoby się tutaj wypowiadają i jeszcze będą się wypowiadać, ale widać w takim razie jedną rzecz już teraz, że poszczególne szczeble samorządu, czy też poszczególni urzędnicy w tak ważnej sprawie się jakoś nie potrafią porozumieć, przekonać. A może to nie jest istotna sprawa? Dzień dobry, szczęść Boże. Panie redaktorze, w tej chwili w gminie Maciejowice mamy, tak jak pan wójt wspomniał, zostało jeszcze do zrealizowania parę odcinków i będziemy nalegali, ażeby te odcinki były zrealizowane. Szanowni państwo, gmina Maciejowice, teren zalewowy, to jest 5,5 tysiąca hektarów i na tych terenach zamieszkuje 4 tysiące mieszkańców, więc to jest problem bardzo duży. Korzystając, jeżeli chodzi o samorząd, korzystamy tutaj ze współpracy, pomocy pana posła Grzegorza Woźniaka, pani senator Marii Koc. Poprzez naszych posłów, senatorów staramy się w jakiś sposób egzekwować te sprawy, bo to są sprawy bardzo poważne dla naszej gminy. Jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, to powiem jeszcze jedno. Szanowni państwo, wały wałami. Teraz gmina Maciejowice dostała mapy tak zwane zagrożenia powodziowego. Wyobraźcie sobie państwo, że ten areał, który wymieniłem, 5,5 tysiąca hektarów, jest właśnie umieszczony na tych mapach jako teren zagrożony, a więc będzie ograniczony, jeżeli chodzi o pozwolenia na budowę i inne rzeczy. A więc to jest teren bardzo ważny dla naszej gminy, gminy Maciejowice i w dalszym ciągu będziemy jako samorząd przy współpracy z naszymi parlamentarzystami, z panem wójtem, będziemy się ubiegali, dopominali o swoje, ażeby to pętle wokół terenów naszych tutaj zamknąć. Bo tak jak pan wójt Brodziak powiedział, że teren niedomknięty to jest teren zagrożony na całej powierzchni. Do kogo udało wam się również dotrzeć i kto wybudował ten kawałek tego wału? Bo w takim razie dotrzemy do osób, które nie budują go dalej. No w tej chwili to sprawa rozbija się, jeżeli chodzi o sprawy planistyczne. Sprawy w tej chwili są dopięte, ale jeżeli chodzi o sprawy finansowe, sfinansowanie, no to tu już jest w tej chwili problem, bo w tej chwili i korzystamy ze środków unijnych i pan marszałek
też częściowo jakieś tam pieniądze na ten cel daje, ale to w dalszym ciągu nam jest za mało, ażebyśmy mogli to zamknąć. Ja uważam jako samoradny już trzeciej kadencji, że te tematy dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców powinny być priorytetem nie tylko dla wójta gminy, dla starosty, dla pana marszałka, dla wojewody, dla wszystkich, którzy za te sprawy odpowiadają. Dziękuję. Mówił pan Edward Jaworski, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Maciejowice. Proszę państwa, jak widać, no coś tutaj się dzieje, ale jak widać jest tego trochę za mało. No i coś z tego, że mamy gdzieniegdzie wybudowane nowe, wspaniałe wały, no ale jeśli gdzieś indziej ten wał będzie słaby i stary, no to woda ominie wał z drugiej strony. Zostańcie państwo z nami. Szanowni państwo, my rozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie mieszkańców terenów nadwiślańskich. Naszym kolejnym rozmówcą jest pani senator Maria Koc. Pani senator, w 2007 roku stworzony był przez panią minister Gęsicką program przeciwpowodziowy. Może należałoby do niego wrócić, żeby ci mieszkańcy w końcu poczuli się bezpiecznie. Tak i tak się stanie. Po wyborach, które już niedługo, po wyborach jak Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, to tak jak mówiła pani prezes Beata Szydło parę miesięcy temu, tutaj w tym miejscu wrócimy do tego programu. Wrócimy do programu pani minister Grażyny Gęsickiej, minister rozwoju regionalnego. To program ochrony przeciwpowodziowej, który powstał w sierpniu 2007 roku i który przewidywał wiele strategicznych inwestycji. To zbiorniki wodne, ale to także setki kilometrów wałów przeciwpowodziowych na południu Polski, ale także tutaj na Mazowszu. Jak bardzo potrzebne są te inwestycje, państwo już o tym mówili. Ciężko się żyje bez poczucia bezpieczeństwa. Ciężko się żyje w sąsiedztwie wielkiej rzeki, kiedy nie ma wałów przeciwpowodziowych, kiedy człowiek właściwie no, może się spodziewać, że każda większa nawałnica, długotrwałe deszcze mogą przynieść powodzie. Pamiętamy wszyscy powódź 1997 roku, z ofiarami śmiertelnymi. Przecież około 500 000 hektarów gruntów rolnych było zalanych, kilkanaście miliardów strat i wtedy politycy wszystkich ugrupowań mówili, że trzeba natychmiastowych działań. Trzeba opracować dobre programy i przygotować się, jak będą środki unijne, to żeby w ramach tych środków unijnych, ich realizacji programów unijnych, żeby zacząć rzeczywiście realizować takie inwestycje, które zapewnią bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w całej Polsce. I taki program powstał za rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007. Perspektywa finansowa, ta pierwsza, duża w 2007 roku, kiedy już miała się zacząć, pani minister Grażyna Gęsicka wprowadziła ten program do inwestycji strategicznych. No niestety, jedną z pierwszych decyzji nowej pani minister rządu Platformy Obywatelskiej, pani Elżbiety Bieńkowskiej, było wycofanie tego programu z listy inwestycji strategicznych i do dnia dzisiejszego właściwie nic w to miejsce nie powstało. My wiemy, że Najwyższa Izba Kontroli co roku, właściwie kilkakrotnie prowadzi kontrole dotyczące ochrony przeciwpowodziowej w Polsce. Raporty są przecież druzgocące dla rządzących, tak? Bo rządzący wycofują się z kolejnych inwestycji. Nie ma jakichś takich systemowego podejścia do tego problemu. Tak więc no, mieszkańcy cały czas czują się zagrożeni, nie tylko tutaj, ale przecież na południu Polski, na Podkarpaciu, w Małopolsce, w Śląsku, na Lubelszczyźnie, także tutaj na Mazowszu, w sąsiedztwie Wielkiej Wisły. Tak więc proszę państwa, no, Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje to, że do tego programu wrócimy, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze, ich mienie, ich dobro, ich zdrowie, ich życie. Muszą się na to znaleźć pieniądze. Kolejna perspektywa finansowa, kolejne środki unijne, duże środki unijne, trzeba je w końcu przeznaczyć na to, na co są naprawdę potrzebne. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią senatą Marią Koc. Jak słyszymy, bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze i na to muszą znaleźć się pieniądze.
Szanowni Państwo, w bardzo wielu polskich miejscowościach wiejskich mieszkańcy, ludzie muszą radzić sobie sami, bez pomocy większej państwa polskiego. Robią to poprzez to, że istnieją ochotnicze straże pożarne. Rozmawiamy z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej z Podłęża, panem Adamem Gliwką. Pan jest również radnym Maciejowicy. Panie prezesie, jak się coś dzieje, to wzywają straż, w tym przypadku was, a więc Ochotniczą Straż Pożarną. Panie redaktorze, dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim. Bardzo serdecznie chciałbym na samym początku dzięki Państwa przekazie podziękować wszystkim ochotnikom, którzy bardzo duży wkład wnieśli w tę ogromną powódź, którą nie tylko w jeden rok, ale przez kilka lat nas nawiedzały. Dlatego w imieniu własnym jako prezesa chcę bardzo podziękować wszystkim druhom i druhnom, którzy duży wkład wnieśli właśnie w te wały powodziowe. Chciałbym jeszcze nadmienić, ponieważ mamy rzekę Bończychę, gdzie tak głośno było i medialnie podawane na temat tej rzeki, przy drodze 801. Wiemy, że bardzo zagrożało to naszym mieszkańcom, dlatego bardzo zwracamy się poprzez właśnie tu media pana posła, który tu nas wspierał jako starosta, kiedy byliśmy na tych wałach włącznie z mieszkańcami, którzy duży wkład właśnie też wnieśli, pomagając tutaj. Bardzo chciałbym panu posłowi za to podziękować, że mogliśmy razem uratować część tych wałów. Wiemy, że te wały bardzo są zaniedbane. One po prostu prosiliśmy wielokrotnie o to, żeby jak najszybciej ich zmodernizować. Na dzień dzisiejszy mamy tych wałów, te wały niezmodernizowane przy rzece Bończysze. Myślę, że przy Państwa programie, przy wszystkich, którzy wejdą do nowego Sejmu, myślę, że tutaj pan poseł, który nam pomaga, pani senator, mam nadzieję, że tutaj będziemy mogli to zrealizować. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, panie prezesie. Tu nie chodzi o licytowanie się, ale czy jest tak, że jeśli jest tutaj powódź i tak jak tutaj już była, że Państwowa Straż Pożarna by tutaj no, nie była w stanie pomóc, bo raz, żeby nie dojechała, dwa, jest daleko, no i trochę mało jej. Szanowni Państwo, panie redaktorze, bez ochotniczych straży pożarnych, które są na terenie gminy Maciejowice, Wilga, nie tylko całego tu powiatu, który nie tylko sam powiat, duży wkład ochotników ratowało cały dobytek naszej gminy jednej i drugiej. Bez wsparcia, bez pomocy ochotników i mieszkańców myślę, że byśmy sobie nie poradzili. Włącznie i wojsko, które się przyczyniło, pomagając nam przy bronieniu tego terenu całego, gdzie można powiedzieć, że wał na Kraskach to galareta była. Przepraszam za to powiedzenie, ale tak to wyglądało. Było to strach przechodząc po tych wałach. My jako druhowie żeśmy bronili, nosząc worki przez ponad miesiąc czasu. To dla nas było bardzo ciężkie, ale wiedzieliśmy, że bronimy nas i naszych mieszkańców. Dziękuję. To dobrze, że jeszcze się naród broni. Pan Adam Gliwka, prezes OSP, również radny Maciejowic. No proszę Państwa, to wskazuje na jedno, że ci mieszkańcy nie chcą, aby po prostu tutaj tylko państwo przyszło i dało. Ci ludzie sami też również robią coś dla siebie i również dla innych, bo tu są też również dacze bardzo wielu prominentnych osób z naszego państwa. Tu po prostu przychodzą ludzie, przyjeżdżają również odpocząć i jakoś tego problemu nie widzą. Zostańcie Państwo z nami. Pan Tomasz Kwiatkowski, radny powiatu garwolińskiego, mieszkaniec Maciejowic, jest naszym kolejnym rozmówcą. Jak słyszeliśmy, w 2010 roku przeżyliście już ogromną powódź, ale jednak dalej boicie się deszczu, bo z tym wiąże się powódź i to zagrożenie dalej dla was jest realne. Tak jak powiedzieli tutaj pan wójt, pan wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciejowice, wały w gminie Maciejowice są zmodernizowane, jednak nie w pełni. W obecnym roku ukończyliśmy odcinek 4 km 100 metrów. Jest to bardzo kosztowna inwestycja, około 11,5 miliona. I nadal to ryzyko istnieje, gdyż pozostały odcinek 8 km nie jest zmodernizowany. Także mieszkańcy się obawiają tej wody i tego zagrożenia, które powstanie. Liczymy na to, że
w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej dla Polski na lata 2014-2020 ta inwestycja zostanie zrealizowana, bo w planie zarządzania ryzykiem powodziowym zlewni Wisły Lubelskiej ta inwestycja jest ujęta i liczymy na to, że jeśli te wały zostaną zmodernizowane, no to tutaj mieszkańcy gminy Wilga również zostaną uchronieni i tutaj też dalej ta inwestycja będzie kontynuowana. Także zarówno gmina Maciejowice, jak i też Wilga to gmina typowo rolnicza. Mieszkańcy wiosek położonych tutaj nad Wisłą utrzymują się z rolnictwa, dlatego też boją się inwestować, gdyż to ryzyko istnieje, prawda, tej wody, tego zalania. Te tereny stają się mniej atrakcyjne dla inwestorów i tutaj też mieszkańcy mają problemy też z zabudową jednorodzinną, mają problem z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, dlatego ten teren się nie rozwija przez to, że te wały nie są nadal zmodernizowane. Wiadomo, że ryzyko będzie nadal istnieć, ale będziemy czuli się bezpieczni i będziemy mogli tu się osiedlać, tutaj mieszkać i pracować dla tych gmin na przyszłość, na rozwój. Pukali Państwo do wielu drzwi, bo wiele interpelacji, wiele pism. Dlaczego Pana zdaniem to wszystko tak opornie idzie? To znaczy, tak, w państwie obecna władza tłumaczy tym, że są ważniejsze rzeczy, ale ja osobiście uważam, że bezpieczeństwo mieszkańców, obywateli Polski jest najważniejsze i dlatego tutaj miejmy taką nadzieję, że władza się zmieni i obecny nowy rząd to wróci do tych inwestycji i one zostaną wykonane. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Tomaszem Kwiatkowskim, radnym powiatu garwolińskiego. Jak słyszymy, szanowni państwo, co chwilę przejawia się słowo bezpieczeństwo, ale przecież każdy z nas chce się czuć bezpieczny w swoim miejscu zamieszkania, w swoim kraju, po stronie prawdy. Kolejny radny na naszym programie, pan Marek Ziendalski z Rady Powiatu Garwolińskiego. Panie radny, no kolejne wypowiedzi i jednak rozczarowanie, ale jednak co jakiś czas nadzieja. Jak długo tak można żyć i czekać na to, że no, będzie woda albo nie będzie, zaleje nas albo nas nie zaleje? Jaka ogólna konstatacja tego stanu rzeczy? Dzień dobry. Panie redaktorze, sytuacja w gminie Wilga, w gminie Sobienie Jeziory, jak również na kawałku gminy Maciejowice jest bardzo trudna. Do 2023 roku w zasadzie żadne prace na odcinku gminy Wilga i gminy Sobienie Jeziory nie będą podejmowane. W tak zwanym masterplanie te tereny zostały oznaczone jako skala numer 3, czyli poziom zagrożenia jest umiarkowany. No powiem szczerze, mnie to zastanawia, kto taki plan, prawda, stworzył, skoro na terenie Morskiego Oka cały wał został przesunięty parę metrów, prawda? Więc skala oceny zagrożenia przeciwpowodziowego jest adekwatna, można powiedzieć, z gminami, które są położone dużo dalej. Więc to jest dla mnie bardzo niezrozumiałe. Więc pytanie, jak można dalej żyć, ile można żyć? Powiem szczerze, dziś nie ma wody, tak? Za tydzień, za dwa, za trzy tygodnie, za rok ta woda może przyjść. I co wtedy? Wały nie są remontowane. Przez najbliższe 8 lat nic nie wskazuje na to, że te wały będą modernizowane. A jednak cały czas i woda, i bobry te wały psują. Więc myślę, że władze centralne muszą się pochylić naprawdę nad tym problemem, podejść do tego w bardzo stanowczy sposób, bo być może przez 8 lat wydarzy się tutaj jakieś nieszczęście, jakaś tragedia, więc mówimy tyle o bezpieczeństwie w debacie publicznej. Tu bezpieczeństwo jest bardzo zaniedbane. Panie radny, czy zgodziłby się pan z takim stwierdzeniem, że skoro te wały w innych odcinkach zostały umocnione, naprawione, podwyższone przede wszystkim, również zarówno w dolnej części Wisły, jak i w górnej, natomiast tutaj zostały stare i to jeszcze obniżone, czy można w takim razie powiedzieć, że to trochę tak jakby ich wcale nie było? Oczywiście, warto również zaznaczyć, że
w momencie, kiedy na górnym odcinku Wisły za gminą Sobienie Jeziory i na zmodernizowanym odcinku gminy Maciejowice te wały są zmodernizowane, więc tutaj mamy po prostu jedno wielkie zlewisko, tak? Te wały mogą nie wytrzymać i te wszystkie tereny mieszkalne, które znajdują się bardzo blisko i oraz tereny sadownicze, bo tutaj ludzie żyją z ciężkiej pracy, ludzie żyją z trudu, żyją z rolnictwa, z uprawy sadów, więc te tereny po prostu będą traktowane jako no, zwykła zlewnia, tak? Więc mówię, sytuacja jest niestety bardzo, bardzo ciężka. Dziękuję. Mówił pan Marek Ziędalski z radny powiatu Garwolin. Proszę państwa, ludzie pełni obaw. Przypomnijmy, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, sprawa wciąż aktualna, nie tylko tutaj, ale w kilku innych gminach i bardzo wielu innych gminach w naszej ojczyźnie. Przypomnijmy, nasz program z miejscowości Stare Podole, gmina Wilga, powiat Garwolin. Jest to województwo mazowieckie. Państwa zapraszamy, abyście jeszcze z nami zostali, byśmy spróbowali również odkryć inne aspekty tej sprawy, aby ukazać, co może czekać również nasze państwo w przyszłości, jeśli te wały po prostu pewnego dnia nie wytrzymają. A my powracamy do rozmowy z panem Jackiem Piesiewiczem. Aby bronić swojego dorobku, aby bronić przede wszystkim swojego bezpieczeństwa, założyli państwo w tym roku Społeczny Komitet Ochrony Przeciwpowodziowej Grobla. Tak, założyliśmy ten komitet, ponieważ obiecywano nam, zapewniano wręcz, że w tym roku ruszy modernizacja wałów na terenie naszej gminy. Kiedy zapoznaliśmy się ze szczegółowym projektem w masterplanie, kiedy my jako gmina zostaliśmy ujęci i zrównani z gminami, gdzie płyną niewielkie cieki wodne, no to był dla nas szok. Stwierdziliśmy, że tak naprawdę jest to tylko odciąganie w czasie i tak naprawdę nikt się nami za mocno nie interesuje. W związku z tym postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i przypomnieć o sobie najwyższym instytucjom w państwie. Dlatego zaangażowało się bardzo wiele osób w działalność tego komitetu i bardzo im dziękuję za to, że do tego doszło. Mają państwo jakieś plany, jak dalej działać, żeby ta sprawa posunęła się do przodu? Pierwszym naszym krokiem było zebranie podpisów pod petycją w sprawie modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Ta petycja trafiła do rąk najważniejszych instytucji w państwie. Jakiś efekt uzyskaliśmy z tego względu, że przynajmniej wiemy, kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za modernizację tych wałów. No niestety nie wszyscy nam odpowiedzieli jeszcze. My myślimy, że jeszcze po prostu jest mało czasu i teraz jest sytuacja napięta, bo przed wyborami. W związku z tym damy trochę czasu więcej. Natomiast na pewno na tym nie poprzestaniemy, na pewno się nie poddamy, na pewno o te wały będziemy walczyć, dlatego że to, w jakim stanie one są, to jest być albo nie być dla naszego funkcjonowania na tym terenie. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Jackiem Piesiewiczem, a temat naszego programu interwencyjnego Bezpieczeństwo Przeciwpowodziowe, sprawa jakże aktualna nadal po stronie prawdy. Wracamy ponownie do rozmowy z tymi ludźmi, którzy narażają swoje życie i zdrowie, by bronić życia i zdrowia innych ludzi, a więc ponownie Ochotnicza Straż Pożarna, pan Stanisław Olechowski. Panie Stanisławie, w tym momencie stoimy, no może nie suchą nogą, bo pada deszcz, ale czujemy się w miarę bezpiecznie i nie widzimy tej sytuacji taką, jaka ona jest wtedy, kiedy przychodzi ta woda. Wy doświadczyliście już tego, co pokazują tutaj również zdjęcia. Jak wygląda powódź? Co wtedy się dzieje?
No, powódź to jest jedna wielka, okropna sytuacja. To zależy, jak kto na to wszystko patrzy, ale naprawdę to jest coś wielkiego i coś strasznego. Jeszcze jak są ludzie do pomocy, straż, jeszcze jest wszystko w porządku, a później po tej całej dużej wodzie, po przejściu tej dużej wody, zostają tylko miejscowe jednostki i dużo pracy jest wtedy przy spompowywaniu tych pociągów. Ludzie w gospodarstwach wtedy mają dużo tych pociągów, dużo tej brudnej wody, cuchnącej wody, przepraszam, że tak mówię, ale tak mniej więcej wygląda sytuacja. To nie tylko jest ta powódź, tylko jeszcze ten czas po powodzi, jakieś tydzień, dwa tygodnie, uprzątanie tego terenu popowodziowego, to jest coś okropnego. Pytanie tylko, po co to wszystko, skoro można by temu wcześniej zaradzić, mówił pan Stanisław Olechowski, prezes OSP. Pan Jacek Robak, panie Jacku, jak pan by opisał również to, z czym się ma do czynienia, jak przyjdzie ta duża woda? Może to poruszy sumienia i serca, rozumy osób, które są za to odpowiedzialne i powinny się poczuć za to szczególnie odpowiedzialne i to bardzo szybko. Powiem tak, akcję powodziową jest bardzo ciężko opisać, bo to jest dla ludzi, którzy pracują przy tych akcjach ratowniczych, to jest bardzo ciężka praca. Czasami to są doby niespanych, bez snu, bez spania. Jedzenie no mają, bo zapewniają nam wójtowie wszystko. Jest to strasznie, pochłania te akcje, pochłaniają dużo sprzętu, dużo ludzi, którego też nie ma za dużo. No, nasi wójtowie też dwoją się, troją, ten sprzęt dokupują, no ale wiadomo, środki mają jakie mają. Ja myślę, że organizacje rządowe powinny bardziej się zająć tym, żeby te straże doposażyć w ten sprzęt, żeby mieli czym pracować, bo ludzi jest. Ludzie przychodzą, ludzie się poczuwają, przychodzą, ale no czasami brakuje sprzętu po prostu. A to jest naprawdę tragedia. Tego się nie da opisać. Ta woda rwie, ludzie niewyspani chodzą po tych wałach. Często się zdarza, że zasypiają na tych workach po prostu. No ale no, trzeba pomagać. No trzeba pomagać. Dziękuję. Mówił pan Jacek Robak. Wrócę jeszcze do rozmowy z panem wójtem. Wójtem gminy Wilga. Panie wójcie, no, jak przychodzi powódź, to wydatki, to dużo kosztuje. Jak po powodzi, to również dużo kosztuje. Jeśli się ten wał wybuduje, no to i wie się, że jest on pewny, mocny, no to tylko go dozorować. No jakichś większych wtedy akcji nie trzeba przeprowadzać. Pan zapoznawał się z raportami popowodziowymi. Jakie wnioski z tego? Znaczy może nie raporty popowodziowe, ale mnie zawsze najbardziej interesują liczby jako wójta, bo budżet jednak jest ważny. No i na terenie gminy Wilga remont wału wiślanego, przewidziany koszt jest około 40 milionów złotych. Po 2010 roku, gdzie powodzi nie było na tym terenie, ale ten wał naprawdę w wielu miejscach były mocne przysionki, bardzo dużo wody jednak znalazło się po drugiej stronie wału. Odszkodowania, tak jak czytałem w tym raporcie, około ponad 10 milionów złotych. A więc jednego roku wydano 10 milionów złotych na odszkodowania. Przypomnijmy, podczas powodzi, który, no można powiedzieć, to bardziej było podtopienie, bo wał przesiąkał, natomiast nie został przerwany. Całe szczęście i oby tak zawsze w najgorszym wypadku się tylko kończyło. Natomiast chodzi o same liczby teraz już, bo tak naprawdę jeżeli ktoś mówi, że czegoś nie można zrobić, tłumaczy tego jednym tylko powodem, pieniądze. Wydaliśmy 10 milionów na odszkodowania, a wały są w dalszym ciągu takie, jakie, właściwie nie są takie, jakie były, są w gorszym stanie, bo powódź naprawdę je obciążyła. My te 40 milionów i tak musimy wydać, tylko że jak my ich nie wydamy w odpowiednim czasie, z odpowiednim wyprzedzeniem, może przyjść taki rok, że będziemy wydawać tutaj setki milionów złotych na odszkodowania. Wybudowanie wału zupełnie od zera, co będzie wynosiło pewnie ze 120 milionów, a nie 40 na modernizację. No i rachunek ekonomiczny plus ryzyko wskazuje, że no powinniśmy jednak tą modernizację zrobić, bo to się dużo bardziej opłaca, aniżeli ryzykować to, że zaoszczędzimy kwotę tylko na jakiś czas, bo i tak w przyszłości będzie trzeba ją wydać. Bo no liczę na to, że nawet jeżeli przez te 8 lat nie będzie, to ten problem to nie zniknie. Świat się nie kończy za 8 lat. I ten wał będzie tylko z roku na rok coraz słabszy, coraz gorszy. I warto po prostu inwestować, bo to jest inwestycja, która może bardzo ograniczyć koszty. Wiadomo, że każda powódź, jaka jest, nie ma wałów idealnych, idealnie szczelnych. Zawsze jakieś przesiąki będą.
Natomiast tu chodzi o to, żeby czuć się bezpiecznie i być niemal pewnym, że zagrożenie jest niewielkie, a nie tak jak tutaj w tej chwili, że zagrożenie jest wielkie, nawet jeżeli woda nie jest nadzbyt wysoka, bo w tej chwili jest tak, że woda nie musi przychodzić pod koronę wałów. Wystarczy, że ona dłużej będzie do połowy czy ponad połowę wysokości wału i już to grozi, że ten wał rozmięknie, tak jak tutaj strażacy powiedzieli, którzy na tych wałach chodzili. To była galareta. To jak rozmawiałem z osobami odpowiedzialnymi za nadzór, powiedzieli, że oni by, jedna z osób, która nadzorujących to wał, powiedziała, że ona tylko deptając po tym wale szybko z niego schodziła, bo ona się bała po nim chodzić. Mówiła, że jest odważna, nie boi się, ale mówi, tutaj czuła, że ten wał może za chwilę pęknąć. I w niedalekiej okolicy tutaj, gdzie nie było wcześniej drogi przywałowej, był taki odcinek, że naprawdę groziło nam tutaj rozerwanie wału. Mieszkańcy, chwała im, zauważyli strażacy i uratowali ten wał. Ale tutaj woda mogła się rozlać i zalać dwie gminy. Dziękuję. Mówił pan Łukasz Szychowski, wójt gminy Wilga. Proszę państwa, jeszcze na zakończenie powiedzmy o tym, co dotyczy, jakie to przynosi skutki również dla okolicznych sadowników, którzy tutaj w tym regionie mają na bardzo wysokim poziomie uprawy sadownicze. Szanowni Państwo, a my chcieliśmy jeszcze spytać przedstawicieli młodego pokolenia, czy widzą tutaj swoją przyszłość? Pani Aleksandra Mianowska. Swoją przyszłość widzimy tutaj jako młodzież jak najbardziej, tylko że chcielibyśmy się czuć bezpiecznie. Ja pamiętam powódź z roku 2010, kiedy również młodzież, również dzieci uczestniczyły w ratowaniu tych wałów. Małe dzieci z podstawówki, z gimnazjum nosiły worki z piaskiem i pomagały w akcji ratowniczej. Ja na pewno osobiście chciałabym po studiach wrócić tutaj i mieszkać tutaj, założyć rodzinę, ale chcę, żeby moje dzieci czuły się bezpiecznie. Żeby nie było tak, że przychodzi powódź i my nie mamy gdzie się podziać. Musimy walczyć o swoje bezpieczeństwo. Przez kilka lat mieszkałam w domu przy samym wale i co roku była woda w piwnicy, była woda w domu i trzeba było sobie z tym radzić. Dziś mieszkam troszeczkę dalej, a nadal są to tereny zalewowe. Po prostu chcemy się czuć bezpiecznie. Panie Aleksandro, bardzo często tak jest, że osoby, które przeżyły powódź, które jej doświadczyły, przy każdym większym deszczu po prostu już się boją. Czy u Państwa jest również tak? Bywa tak, tym bardziej w okresie, gdzie powódź jest prawdopodobna. Każdy deszcz to już jest takie małe proroctwo, że za chwilę może coś się stać, że za chwilę będziemy znowu zagrożeni, znowu będziemy się martwić, nie będziemy wiedzieli, co robić. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jak słyszymy, młodzi mieszkańcy tej gminy chcieliby tutaj pozostać, ale chcieliby czuć się bezpiecznie. Ponownie rozmowa z panem posłem Grzegorzem Woźniakiem, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, mamy tutaj piękne jabłka. One są z wielką pieczołowitością, wielkie nakłady finansowe ci rolnicy poczynili nie tylko po to, aby nie tylko dla drzew, ale również dla przechowalni. Jakie to może przynieść straty, gdyby tutaj ten wał po prostu nie zdał egzaminu? To co to oznacza dla rolników? Panie redaktorze, szanowni państwo, mamy tu wielu przedstawicieli, którzy prowadzą gospodarstwa, grup producenckich i osób, które mają mniejsze lub większe sady, czy mieszkają przy tych wałach. To jest niewyobrażalna siła. Woda jest taki ogień, jest żywiołem, który jest nie do okiełznania. Ci mieszkańcy, jak ja powiedziałem wcześniej, żyją na bombie. Oni produkują te wspaniałe jabłka. To są tereny, które szczycą się w skali kraju, Europy i świata, bo wysyłają i do Afryki, i do Azji te produkty z tych grup producenckich, sprzedają na rynku krajowym. My je mamy, my się tym szczycimy. Ale nie daj Boże, że przyszedł czas, kiedy tych produktów zabraknie, ale to jest, jeżeli zabraknie, to jeszcze nie jest taki problem, bo możemy wytrzymać bez jabłka rok czasu czy miesiąc. Ale dla nich powódź na tych terenach powoduje, że na 5-6 lat te sady są wyłączone z produkcji, ponieważ tych sadów nie będzie. Trzeba będzie robić nowe nasadzenia, nowe inwestycje. To są wpływy dla gminy, podatku, dla państwa i cały czas się dopominamy. Ci mieszkańcy skierowali do mnie petycję. To jest petycja z 20 czerwca. I oni napisali w tej petycji. My się domagamy, panie pośle, chcemy czuć się bezpiecznie. Mieszkańcy gminy Wilga, Sobienie Jeziory, Maciejowice. My jako parlamentarzyści, jako tutaj wspólnie z mieszkańcami, z wójtami, zrobimy wszystko,
żeby ci mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Tak jak ci państwo mieliście przekrój różnych wypowiedzi, różnych środowisk, ale wszyscy ci ludzie mieszkają tutaj, na tym terenie. Oni mówią jedno, czujemy się niebezpiecznie, czujemy się zagrożeni. Ja wiem, że ważne są inwestycje infrastrukturalne, modernizujemy drogę S17, modernizujemy kolej, to się udało, ale następnym wyzwaniem jest modernizacja wałów wiślanych. Na pewno z panią senator, z parlamentarzystami, tak jak powiedziałem, z samorządowcami zrobimy wszystko dla tych mieszkańców, żeby kilkadziesiąt milionów nakładów inwestycyjnych przyczyniło się do tego, że oni nie poniosą strat. Tak, panie redaktorze, najważniejsze jest zdrowiu zapobiegać i profilaktyka. Ja uważam, że tutaj jak uda się zapobiec następnym wylaniom rzeki, nie daj Boże, żeby to nie nastąpiło, to oszczędzimy tysięcy środków na odszkodowania, na wypłaty odszkodowań i różnego typu zadośćuczynienia tym mieszkańcom. Lepiej zapobiegać niż leczyć i tutaj trzeba zrobić wszystko, żeby pomóc im w modernizacji tych wałów. Panie pośle, takie tutaj niektóre wypowiedzi również były, że mieszkańcy tak podejrzewają trochę naszą władzę publiczną o to, że po to, aby bronić Warszawy przed powodzią, trzeba będzie poświęcić pewne tereny i tak sobie myślą, czy to przypadkiem nie jesteśmy my. Też ma pan takie obawy? Te głosy docierały do mnie, jak tu mieliśmy spotkanie z panią Beatą Szydło w miesiącu lipcu, jak była pani senator, również Maria Kostura dzisiaj z nami i ci mieszkańcy podchodzili poza wszystkim, dzisiaj też poza kamerami często to mówią. My jesteśmy obywatelami drugiej kategorii i my jesteśmy traktowani jako tereny zalewowe. Panie pośle, ratujcie nas. Wy mieszkacie gdzie indziej, wy się nie boicie. Wystarczy mieszkać 2 kilometry dalej, człowiek jest bezpieczny. Mam nadzieję, że to jest tylko takie niefrasobliwe powiedzenie, a że jednak tak się nie stanie. Dziękuję, mówił pan poseł Grzegorz Woźniak. Proszę państwa, no w tym wypadku rozwój, każdy ma do niego prawo, ale nie kosztem jeden, kosztem drugiego. No nie można czekać i patrzeć na to, że ci ludzie zostaną zalani, bo uratujemy coś innego. No a co potem z tymi ludźmi i kto będzie płacił te odszkodowania ze starego Podola w gminie Wilga z powiatu garwolińskiego? Żegnają się z państwem Gabriela Schroeder i Adam Ślusarski.